No hej, okej, okay. No jest absolutnie bardzo duży postęp. Jak zawsze nie będę was chwalił, tylko wam powiem, co tu jeszcze popoprawiać. Więc tu na razie patrzymy na Krzyśka. Za mała dynamika. To znaczy, chodzi o to, że skrzydło, żeby weszło w ślizg, potrzebuje ponad 15-20 km na godzinę i w momencie, kiedy przestaje oporować, jest nad głową, dajesz zero sterówek i gnasz. Jeżeli to pole jest za małe, to idź na większe, ale musisz co najmniej 30-40 metrów przebiec pełną prędkością, super, super szybko. Nie możesz tak tuptać i tak drobić. Ono wyszło, teraz przestaje oporować i gaz, 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 gaz. Jeżeli nie masz przyczepności, bo cię podnosi, troszeczkę obniż pozycji i zasuwasz, 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 zasuwasz. Jeszcze mniej sterówek, jeszcze mniej sterówek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to jest dość powszechne, utrzymanie kierunku. Tu nie wygląda, żeby był wiatr, ale nie szkodzi, ale ma być kierunek, bo jeżeli nie ma wyraźnej osi wiatru, to musimy mieć wyraźną oś rozbiegu. Iść po linii, nie raz w lewo, raz w prawo. Krótko mówiąc, to nie skrzydło nam mówi, gdzie my sobie pójdziemy, tylko my idziemy. Wyznaczacie jakieś drzewo, jakiś punkt na końcu boiska i macie się tam znaleźć w linii prostej. Oczywiście skrzydło może wymagać skoczenia w bok, w lewo, w prawo, ale w sumie później musicie go tak ustabilizować nad głową, żeby iść do tego celu, do tego kierunku. Bo teraz wyobraźcie sobie, jesteście na startowisku, które jest szerokości, dwóch szerokości glajtów, a wy sobie biegacie w lewo, w prawo. No, lądujecie w krzakach, prawda? To znaczy, mówię na razie o Krzyśku, bo na razie oglądam Krzyśka. No, z tych ujęć widać wyraźnie. Raz pójdzie w lewo, raz w prawo. I w zasadzie jesteś skoncentrowany na trzymaniu skrzydła nad głową. W tym momencie, kiedy on już nie stawia oporu, jest ok, wtedy z buta, z buta, z buta, z buta, z buta i jak najmniej sterówek, bo on ciągle gdzieś tam wisi z tyłu. On nie jest jeszcze tak całkiem nad głową. No, to jest trudne. O, widzisz, teraz idziesz w lewo. Teraz idziesz w lewo, zamiast tak jak kamera stoi ciągle po tej samej trajektorii. Także trajektoria, linia startu. Bo gdyby się zdarzyło, że wiatr byłby jednak znaczący i odwróciłbyś się bokiem do wiatru, to nie daj Boże, żebyś się oderwał od ziemi bokiem do wiatru. Wtedy następuje wahadło i pilot jest jak kulka z wahadła uderzony w stok. No, tu poszedłeś całkiem w prawo, zupełnie nie ma kontroli kierunku. OK? Dobra, czyli to podniesienie jest OK, ono jest krótkie, szybkie, ładne. I w momencie, jak jest brak oporu, to pilnujemy kierunek, czyli nie tylko skrzydło, ale patrzymy kierunek. Skrzydło, kierunek, skrzydło, kierunek, skrzydło, kierunek. OK? No i to zróbcie i spokojnie można szukać jakiegoś nachylenia.